Odłóżmy ten sprzęt, bo zawałki są, jak się okazuje. Drodzy Państwo, ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy w takim gronie przeżywać też czas Bożego Narodzenia. A ten czas, jak widzieliśmy, słyszeliśmy, to czas naszego zapatrzenia się w Pana Jezusa. Czas, kiedy Jego narodzenie ma się stać także w nas. I tego sobie wszyscy życzę, żeby Pan Jezus narodził się w naszym sercu i tam pozostał. Za to piękne, wzruszające przedstawienie bardzo dziękuję najmłodszym. Dziękuję także Państwu, którzy przygotowali. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z Wami być. Zwykle jest tak, że występy są bardzo poruszające, miłe, sympatyczne. To dowodem jest tego, że robicie to z sercem i przekonaniem ogromnym. Ja życzę dzieciom przede wszystkim tej wielkiej miłości, która ma wstrząsnąć ziemią. Oby się to Wam wszystkim udało. Państwu z kolei tutaj zgromadzonym wszystkiego dobrego, wesołych świąt, szczęśliwych, spokojnych i dziękuję Wam bardzo, że mogę być. Burmistrza miasta, który no niestety z przyczyn służbowych dzisiaj nie może tutaj być z nami. Chciałem złożyć Państwu najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia i tego cielesnego, i tego duchowego, które też jest nam potrzebne, szczęścia, i żeby po prostu no nic Wam, wszystkim, niczego Wam nie zabrakło. Bo myślę, że tak mogę Was nazywać. Pracowałem tutaj z Wami chyba 3 lata, jak widziałem. Chciałem Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt, w atmosferze rodzinnej, dużo ciepła, radości oraz optymizmu na ten nowy rok. Żeby był lepszy, a przynajmniej nie gorszy. I abyśmy zawsze pamiętali słowa naszego patrona, że człowiek szczęśliwy jest tylko wtedy, gdy kocha i coś daje. Bo większym szczęściem jest dawać niż brać. Wszystkiego dobrego. Jestem z ramienia Koła Diabetyków. Chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia, przede wszystkim szczęścia, radości, śmiechu i jak najwięcej prezentów. Ja za przyjaźnionej pasatu terapii Grzesielską od firmy Jarma z Gody Lepszego. Proszę przyjaźnić. Tej pomocy to jest wszystko, żeby wszystkim Państwu, dzieciom, młodzieży życzę wesołych świąt. Ja w imieniu naszego zespołu szkół również przyłączam się do życzeń. Życzę to moja pani. Co? Moja pani. Tak jest. Wielu Was życzymy Wam wielu radości, zdrowia, pomyślności w następnym roku. Często takich miłych przyjemnych spotkań z okazji różnych, tak jak ostatnio widzieliśmy. Wszystkiego dobrego Państwu również z
zdrowia i radości na każdy dzień. Ja w imieniu Nowopolskiego Stowarzyszenia Masonek chciałabym złożyć serdeczne życzenia przede wszystkim dzieciom. Życzę Wam, żeby pochodnikom, żeby każdy z Was znalazł ten upragniony, wymarzony prezent, żeby spełnił Wasze oczekiwania. Dużo radości w przyszłym roku. Zdrowia jak najwięcej. To Państwu życzę życzliwych, dobrych, radosnych, w gronie najbliższych osób i świąt. Wszystkich do razu. Mamy szyby badyńczo-metalowe takie, jakie mamy. W związku z tym teraz bardzo prosimy na połamanie się okładkiem na salę. Dzieci wiedzą, bo są przyzwyczajone gdzie, młodzież też wie. I zapraszamy Państwa tutaj do tej sali i jak będziecie Państwo chcieli, to możemy się tam niestety, ale poprzemieszczać trochę, a jeśli nie, to bardzo tu prosimy. Wszyscy się napracowali, więc mam nadzieję, że bo widzę, że już się trochę przerzedziło i tu nasze władze musiały częściowo wyjść, ale bardzo proszę, żeby nikt już więcej nie wychodził, także zapraszamy. Do świąt.